Dzień dobry, dzień dobry. Jestem gościnnie dzisiaj w serwisie VAC Team u Łukasza. Przyjechałem swoim Porsche i pojedziemy z Łukaszem, słuchajcie, Panamerą z silnikiem 3.6 V6. Przyjechać się i troszeczkę Wam poopowiadać. Łukasz Wam powie troszeczkę o Porsche, co zrobić z takim Porsche, żeby silnik długo żył, żeby wszystko było w porządku. Zapraszam do oglądania odcinka. Zanim pojedziemy się przejechać, to tak, może pokażemy właśnie silnik, pokażemy bagażnik, pokażemy wnętrze. Słuchajcie, z tyłu to tak wygląda. Tak naprawdę jest to samochód czteroosobowy, tak? Czteroosobowy, tak. Czteroosobowy, jest to kolorystyka, jak i wnętrze, to jest Yachting Blue się nazywa. Więc jest cały niebieski. Jest cały niebieski, tak. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to pneumatyka, tak, klapy wydechu, wiadomo, lotka to jest na standardzie, 4 napęd, 3.6 benzyna. I tutaj jest przy 140 chyba lotka, tak się otwiera? Tak, ale można też z trybu po prostu, z przycisku sobie przy normalnej jeździe miejskiej otworzyć, tak, ale w trybie Sport Plus, tak, oczywiście ono się włącza automatycznie. I wtedy skrzynia, selektory, utwardzenie kierownicy, jak i silnik, tak, sterowanie też silnikiem zmienia swoją charakterystykę. No tak, dobra, to tutaj macie właśnie te wszystkie przyciski. Zobaczcie sobie, no wszystko tak jak w Porsche, no co tu gadać. Dobra, pokażemy może silnik. O, Porsche. Porsche, proszę. O, tak wygląda, czyli jednostka 3.6, V6. Dokładnie. Czyli to jest to samo co 4.8? 4.8, tylko 2 cylindry mniej. Czyli te dwa, czyli tak, tamten to jest gdzieś dotąd chyba, dokładnie, co? Czyli ten rozkład masy jest rozkład fajny. Rozkład masy jest fajny, on jest bardziej bliżej środka, tak? Ten środek ciężkości jest bardziej rozłożony, tak? On tak nie płuży, tak? Nawet można sobie zobaczyć testy. 4.8, a 3.6 na przykład na torze, tak? Aha. To 3.6 lepiej wychodzi czasowo, tak? No wiadomo. Bo lepiej pokonuje zakręty, nie? Tak. No tak, no dobrze, to tak to wygląda, tu ma wloty. Filtr powietrza, gdzie ma? W ogóle? Filtr powietrza masz tutaj. A tu jest! A jak do niego? Tutaj się pewnie, tak? Tak, możesz tutaj wyciągnąć po prostu zaślepkę i do niego dojść. W skrajnych przypadkach musisz zamontować zderzak, aby dostać się do filtra powietrza. No tak, a filtr oleju? Tak, filtr oleju masz z tyłu. Z tyłu, aha. To w tym bokserze to podobnie. Tak, no, ale tutaj łatwiejsze dojście jest. Łatwiejsze dojście jest. No dobra, to zamykamy, zobaczymy, pokażemy Wam bagażnik. Bo szczerze to kurczę wiesz, no, fani Motokuncika wiadomo, oglądają kurde ten, BM-ki, nie? To pokażemy Wam jak to wygląda. Bagażnik wygląda tak. Bo w ogóle są takie Panamery nowe, to one się nazywają Turismo chyba, nie? Tak. No to mają chyba dalej to wszystko, nie? Jest dokładnie troszeczkę większy. Tutaj też mamy jakąś tam... To pod tą matą to znajduje się, wiadomo, wyciągniemy tą matę. A, tu jest jakiś schowek. Tak, zestaw naprawczy, opon, wzmacniacz, czyli boże. Aha. No po prostu i tyle. A to jest wygodna rzecz. A, i tak, można też położyć fotele z tego co dokładnie widzę i troszeczkę tą przestrzeń zwiększyć. Tak. No dobra, to co? On jest chyba rozgrzany też, nie? Możemy jakiś wydech posłuchać trochę? Oczywiście. To posłuchamy wydech może. O! A, nie otworzył się do końca i teraz powinien pójść. O! O? Czyli masz, już wiesz co trzeba naprawić w tym samochodzie. Słuchajcie, takie rzeczy się zdarzają, no.
Może zamkniesz tak z pilota? Zobaczymy. O, ciekawe co to się wydarzyło, co? O! Złośliwość rzeczy martwych. Tak. Dobra, posłuchamy wydechu. Ale on tak fajnie, leniwie chodzi. Leniwie, no. Tak leniwie, taki jest, wiesz, niby ospały, co? Niby ospały, ale jednak na przykład jak wracaliśmy teraz z nim, byliśmy w trasie po niego, tak, pod Poznaniem. Naprawdę jazda, kultura pracy tego silnika i samo przyspieszenie jest równe, tak? Aha. Niby to jest wolno ssący silnik, ale jednak to jest Porsche, no tego się nie da opisać. Ten, kto na przykład ma porównanie, jak wolno ssące Audiki kiedyś starsze, tak? Aha. A Porsche, no to jest przepaść. To jest przepaść. To jest przepaść, to jest przepaść. A są też chyba jakieś turbo? Też są. I one, tak. Jaki wtedy jest motor w nich? Bo to wszystko też w zależności, który też rocznik, nie? Bo na przykład te wszystkie nowe turbo, o to tam masz te 4-litrowe, nie? Aha. A, no tak, a tam jest 4-litrowy. Fin turbo chyba, tak? Czy no, biturbo? Tak. Jakoś tak. No dobra, to co? Lecimy, tak jest. A, bo tutaj fotele, tamte fotele co ja mam, to w ogóle mam tutaj jeżdżone. Tak, jest wszystko, tak? A tutaj jest. Kierownica jest elektrycznie, czy? Nie, ręcznie. Ręcznie, ale to nie przeszkadza, to akurat nie do popsucia się. Tak naprawdę, nie? A, widać, że siedziałeś. Ile masz? 1,90 m? 1,90 m. Kurde. Ale znowu, ty właśnie w takich małych autach to ciężko. To jest jednak. Ja mam kolegę, słuchaj, co ma 2 metry, nie mógł wejść do Lamborghini. Normalnie nie mógł wejść, o tak. Tak był, nie? To jest w ogóle. A, czyli tu mamy normalnie PDK. Tak. A on ma. A, też jest można, luz, tak? Luz, tak, tak zwany luz. Tak, no. Dobra, czyli mamy tak. System start stopem wyłączony, klapy mamy otwarte. No właśnie, super. Trochę tych przycisków więcej, tutaj sport, a bo ja mam tutaj chrono, to mam wtedy tutaj, po prostu nie ma tych przycisków, tak. Nie? No dobra, to, a i z dwójki rusza w ogóle. Z dwójki rusza w trybie normalnym, normalnym, tak? Miejskim. A i tu ma na zegarach ciśnienie oleju, temperaturę oleju. Tutaj, no tak. To mi się właśnie podoba i tego brakuje, kurde, w innych markach, nie? W Audi też tak jest, że nie ma tych temperatury? Z MMI można sobie ustawić. Nie ma takiego. Ale takiego zegaru. Dla zwykłego użytkownika. Dla zwykłego użytkownika, tylko z MMI można sobie ustawić temperaturę oleju, tak pokazuje. Ale to mówię, ustawiasz sobie temperaturę oleju, ale nie masz innych parametrów. No właśnie, tak? A tutaj masz a wszystko. Tutaj masz wszystko. I to jest właśnie, to mi się podoba, nie? To właśnie tego mi brakuje też i w BMW-kach, nie? Wiesz, teraz samochody są robione dla po prostu, czy jak się zapali kontrolka, tak. To wtedy, nie? A i tak nikt na to nie reaguje. Oczywiście, tak. Także. A też widzisz, w nowych samochodach nie sprawdzisz sobie poziomu oleju, nie masz takiej miarki, prawo, czy tak? W lewo? W prawo pojedziemy. No pojedziemy właśnie. W prawo. Nie masz miarki do sprawdzania poziomu oleju, masz wszystko elektronicznie, tak? Wszystko z kokpitu, tak? Sprawdzasz. No. A więc na zimnym silniku nie sprawdzisz poziomu oleju, dopiero gdy on się rozgrzeje, gdy ten olej osiągnie swoją temperaturę roboczą. A może być tak, że będzie go za mało i wtedy dopiero on wyrzuci, że jest za mało, nie? I to jest no, bez sensu. To jest bez sensu, no ale dobrze, no ale wyrzuci, że jest za mało, już olej jest rozgrzany, tak? Olej mamy rozgrzany, a wiadomo, on też zwiększy po rozgrzaniu, on zwiększy swoją tak, objętość. No, dokładnie. Więc nie jest taki miarodajny, nie? No, tej miarki to brakuje rzeczywiście. Aczkolwiek w dieslach BMW jest bagunt. Tak. W benzynach. A jak jest w Audi? W Volkswagenie? Nie ma ani w dieslu, ani w tym, w benzynie. No, co zrobić? I tak wszyscy teraz, wiesz, chcą elektryki. Tak. Raz ja nie chcę. Ja też nie chcę. Ja też nie chcę. To jest w ogóle jakaś paranoja. To. Ja w ogóle, wiesz co, dowiedziałem się ostatnio, że Japończycy na przykład nie chcą elektryków wdrożyć. Oni no hybrydy będą robić, no wiadomo, tak, Toyota no, słyną z tego. I ja osobiście uważam, że hybryda jak najbardziej okej. To, wiesz, nie ma tak, ten. No.
Elektryk też, tylko elektryk to taki, wiesz, no nie wiem, w warsztacie by ci się przydał, na przykład pojechać po części, coś tam, nie? Na przykład, no, czy masz elektryka? Nie mam elektryka. Nie masz, ale ja mówię dla przykładu, nie? Że mógłbyś mieć, ale ja na przykład też nie mam elektryka. Ale staraj go zostawić na warsztacie. No właśnie, bo ci zapali. I co z warsztaty, w prawo czy w lewo? W lewo pojedziemy. Lewo, także słuchajcie. No fajna kultura pracy tego silnika jest. Możemy jechać w taki właśnie. A taką lekkość ma. Ma lekkość, no. Taką lekkość, a ile waży? Waży, to dużo waży chyba, nie? Czy no, nie? No, musiał zobaczyć, bo dokładnie nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak z ciekawości, wiesz. 2200. To nie czuć tej masy. Nie czuć. Nie czuć, naprawdę. Powiedz, co się w tych silnikach psuje, bo ja na przykład słyszałem, że właśnie Panamery na przykład 100 tysięcy i silnik do wymiany. No silnik jest do wymiany w Panamerze po 100 tysięcy, obojętnie, czy 3.6, czy 4.8, tak? Czy te na przykład stare 4.8, te co masz te turbo, tak? Przez wadliwe śruby od kół rozrządu. Nie się wymienia. Śruba potrafi pęknąć od nastawnika. Czyli tam jak jest nastawnik zmiennych faz, jest śruba centralna. Tak, normalnie. I ona potrafi pęknąć. Co ty? Jest kolizja wtedy rozrządu. A jaka ona jest, ile ona ma? To jest 12. To jest gruba. No, tylko że ona jest starszego typu śruby, one mają po prostu hard, tak? One mają dość słabo, są zahartowane i one pękają, tak? Pękają dziwnie, bo pękają za gwintem. Gwint nie jest pełny, tak? A więc ta śruba jest bardziej odporna na skręcanie, w prawo na orędzie będziemy, odporna na skręcanie w miejscu poza gwintem, tak? Ona po prostu na skręcanie i rozciąganie, ona nie ma takiej odporności, tak? I wiadomo, im większa temperatura, tak? Zwiększa się ciśnienie oleju przy nastawniku, jest to uderzenie, a więc cały czas no tak. Wychodzi ta praca na tej śrubie, tak? I ona nie wytrzymuje. I ona nie wytrzymuje. Czyli po prostu taka wada konstrukcyjna. A... I tak, jak ona się urwie, no to... Dochodzi do kolizji. Dochodzi do... A, widzisz, bo na przykład w BMW, te, które mają właśnie tę zmienną fazę, są bezkolizyjne silniki. A to znaczy, też zależy przy jakich obrotach, tak? Bo wiesz, jak będzie przy obrotach 5000, to tak. Bo wiadomo, że ta siła, wiesz, bezwładnościowa to powoduje, ale normalnie jak ona strzeli sobie, nie wiem, tam, wiesz, 1000 czy 2000 obrotów, to się nic nie stanie. A tutaj jest kolizyjny, widzisz, to tego nie wiedziałem. A kolejna sprawa to mamy zabrudzenia standardowe, jak to dla wolno ssącego silnika, zabrudzenia kanałów ssących, tak? A więc zawory ssące. Ludzie po prostu też po 100 tysiącach każdy silnik, obojętnie czy diesla, czy benzyny, powinien być ten kolektor ssący zdemontowany i wyczyszczony układ ssący, tak? Cały. No bo nie, on nie ma czym oddychać. Nie ma czym oddychać, tak? Nie ma już silników, gdzie po prostu te gniazda zaworowe, tak? Czy same zawory ssące, czy w kolektorze ssącym kanały będą idealnie czyste. Nie, ponieważ mamy te silniki, które mają wtrysk bezpośredni, nawet bezpośredni czy z pośrednim wtryskiem, ale z konstrukcji samej odmy, od powierzchni skrzyni korbowej. No to jest ta właśnie. Odma była w starym samochodzie taka, że szła rura, szło na glebę, że tak powiem, tak. I było po temacie. A teraz te opary mają tam, wiesz, tak. To ma wszystko pójść w komorę spalania tak. I dlatego zanieczyszczają się właśnie kolektor i kanały dolotowe. Dokładnie. Nie? Ten silnik nie ma czym oddychać, poza tym też jest zaburzenie mieszanki, nie? Tak, i tutaj w prawo pojedziemy. No właśnie, to są takie rzeczy. Słuchajcie, tak naprawdę świadomość. To jest właśnie podstawa, bo o tym nikt nie mówi, prawda? Jak dealer sprzedaje samochód, no to po prostu jeździć. 30 tysięcy wymiana oleju i tyle. I teraz już możemy się zacząć bawić. To co tygryski lubią najbardziej. O? Sport Plus. Załączamy i wjeżdżamy na nas tak zwany kaszubski Nürburgring. Kurde, jak to się trzyma. A i fajnie wydech gra. Ufa, jestem w szoku. Ponad dwie tony. W ogóle żadnego dziwnego zachowania. Takiego, wiesz, żeby tracił balans czy cokolwiek, nie? Ten samochód nie straszy. Kurde, właśnie... Bo są samochody takie, że wiesz, dasz gazu, to on się coś tam wygnie.
wiesz, a tutaj się nic takiego nie dzieje. I w zakręcie dajesz mu ognia, on idzie. Mhm. Idzie jak po szynach. Może jestem w szoku. To jest właśnie urok Porsche. No właśnie. I tego nie zaznacie w żadnym innym samochodzie. Bo powiem ci, ja też Audi, nie? Czasami się przejechałem nawet RS-em czy S-ką jakąś. To mi gdzieś coś nie pasuje. Dokładnie. Gdzieś ten przód mimo wszystko ucieka, mimo że jest czteronapędowy i powinien się zachowywać neutralnie. Nie, właśnie nie. Ponieważ właśnie Audi, obojętnie S-ka czy RS, tak, masz konfigurację też zawieszenia i te jednak kąty, te pochylenia, tak, wyprzedzenia jednak mają bardzo duży wpływ na samą kulturę prowadzenia się samochodu, tak? A tutaj w Porsche to jest jeden typ zawieszenia, pod jedną ustawiasz, tak, do widzenia. Musi być dobrze. Jakie uderzenie. On idzie jak po szynach. Mhm. Ja pierdygam. Mówiłem, że się zaczyna zabawa. Szok. I tutaj, o, tu masz takie eski. Nawet opona nie przypiszczy. Ja, ale tu ten kaszubski Nürburgring mi się podoba, powiem ci. Super. I nie czuć też, żeby był twardy ten samochód, wiesz. Mhm. On fajnie też wybiera dziury, bo nawet wjechaliśmy tam tak, w taką dziurkę. Zajebiście, jestem zachwycony. Nie spodziewałem się, że Panamera może tak się prowadzić. Mhm. A to jest samochód, to jest limuzyna, nie? Tak. Można powiedzieć. Super. Czuć, że to wiesz, jednak po ile on ma koni? To jest 220 kW. 220 kW, że to nie ma takiego ten, ale ma taką lekkość, wiesz, tego przyspieszania. Super, podoba mi się. Nie ma takiego dołu, takiego, że z opóźnienia. Tylko idzie cały równomiernie. Czas. Wszystko równomiernie pracuje. I fajnie gra wydech. I to tak. Gra tak... nieordynarnie. O. Dokładnie. Jest to takie fajne. A mamy klapy włączone. A jak nie chcemy, żeby klapy były, włączamy sobie przycisk. To będzie cichutko. Będzie to cichutko. Możemy zrobić, słuchaj. Zróbmy wszystko teraz na grzecznie. Tak. O. O. Super. I możemy teraz po bułki jechać. Naprawdę super. A jaki w ogóle tutaj olej jest na przykład zalany? Jaki się olej leje najlepiej do tego? Najlepiej do tego. Chodzi silnika. Mi o wartości, a nie... 5W40. Czyli 5W40, tak? 5W40, tak. Bo do boksera właśnie 0W40, z tego co zauważyłem, dokładnie. Bo też do tych starych, do tej starej karery to samo, wiesz? Leje 0W40, jest okej, okay, nie? 5W40, z racji tego, że no ta V-ka też ona dość mocno się grzeje, tak? No tak, wiadomo, nie? Więc... też jest zalecany ten olej dla tych silników usportowionych, tak? A więc żeby on miał większą odporność na temperaturę, tak? Żeby ten jednak zachować ten film olejowy przy maksymalnym obciążeniu, tak? Prawidłowo. Ale to wszystko zależy od kultury jazdy, tak jak jeździ właściciel. Bo... No właśnie. Co niektórzy tego, nie wnikają, wiesz. Tak, bo co z tego, że zalejemy olej, który na przykład za 10 litrów zapłacimy prawie 1000 zł, tak? No. Jak po 2000 km będziemy mieli na korku widoczne, że ten silnik jest niedogrzany, tak? No, że ma masło. Ma masło. No to jest bez sensu, bo tego nie że tak powiem, nie jesteśmy w stanie wykorzystać, tak? No powiem ci, my ostatnio z Kamilem wymienialiśmy olej. Będziemy mogli sobie nawrócić. Tak, i tak zrobimy, nie? Z Kamilem wymienialiśmy olej, to powiem ci, nawet w rurkach od Odmy nie było nawet dziurki. Było takie masło, nie? No ale jak ktoś, wiesz, nie wiem, przejeżdża, no nie wiem nawet ile, no. Trudno jest mi powiedzieć, zwłaszcza zimą. Tak. I to jest właśnie też ten problem odpowietrzenia tej skrzyni korbowej. W starych silnikach się to nie działo w ogóle. Tak, dokładnie. Wiesz. Bo on sobie ten olej, wiesz, odparował, bo miał czym, tak? Czym? Była normalna, zwykła rura, no. Po prostu, tak? Nawet mógł być troszeczkę zaolejony, wiesz, ten rura w przepływomierzu czy w przepustnicy. Tak. Ale to nie miało żadnego wpływu. Zobacz, teraz wracamy sobie na zwykłym trybie, tak? Mamy drive załączony, idziemy sobie spokojnie. Nie, no, podoba mi się. Ale chcemy... To jest też zaleta tej skrzyni PDK, tak. Nie? I ona od razu, zobacz, ja to zauważyłem, że ta PDK od razu, ona,
ona od razu poznaje po nodze, że tak. ma nie zmienić tego biegu, tylko trzymać go wysoko, nie? I teraz sobie dotknąłem i od razu zeszło. Kurde, super. Chciałem jedną rzecz zobaczyć, bo jak zawracaliśmy, ale widzę, że za nami nic nie jedzie. Chcę zobaczyć, jakie on będzie miał ciśnienie oleju właśnie teraz, jak się zatrzymamy. Czyli tak, ma 95 stopni olej, 90 ciecz. I zatrzymamy się, tak, nic nie jedzie. Możemy się zatrzymać. Tak. Dwa bary. Rzucimy na luz, troszeczkę będzie wyżej. Dwa bary, to super tak. jest. To jest super. Tylko wiesz, on też ma tutaj, też ma zmienną fazę, nie? Ma, tak. Musi mieć wyższą tak. ciśnienie. On ma jeszcze dwie chłodnice oleju, pamiętajmy o tym. No tak. No to ciśnienie super jest, no. Bo wiesz, takich wolnosących, które nie mają zmiennej fazy rozrządu, to tam nawet może być jeden bar. Mhm. Bo to wystarczy, a jednak tutaj do tych zmiennych faz jest też wyższe ciśnienie potrzebne. Ale zobacz na przykład te nowoczesne silniki dwulitrowe, tak? Masz zmienne fazy rozrządu na wałku sącym, wydechowym, masz wydłużenie też na wałku wydechowym otwarcia zaworów. Masz niskie ciśnienie, wysokie ciśnienie. Przy 90 stopniach oleju na niskim ciśnieniu, tak, jeżeli mamy tryb ekonomiczny włączony, masz 0,8 bara, 0,6. Jezu, to jest śmierć dla silnika. To jest śmierć dla silnika. To jest dlaczego się silniki zacierają, tak? Ponieważ przez zmienny wydatek pompy oleju, tak? Dlatego zalecam, tak, ja osobiście w ogóle w całej grupie Volkswagena, zmienić to po prostu komputerowo, tak, oszukać, żeby wyłączyć ten czujnik, ten zawór, można go po prostu wyłączyć zmiennej fazy, tak? Żeby on chodził na tym wysokim. Tak. I on wtedy utrzymuje przy 90 stopniach właśnie dwa bary. No i to jest super. I to jest prawidłowe ciśnienie. No tak. A 0,6, 0,8 to jest w ogóle, to może być, wiesz, w silniku, który nawet nie ma tych hydropopychaczy, hydropopychaczy, nie? No. To może być, tak. Który ma regulację zwykłą, tak. Nie wiem, jak zwykłą klawiaturę, dokładnie. To może być. To wystarczy, bo to jest ciśnienie potrzebne tylko na panewki. Na panewki, tak. Tak naprawdę, nie? A tym bardziej, że też, no, wiadomo, wyższe ciśnienie będzie przy samym wale korbowym, tak? A w tych silnikach, na przykład, mierzy się na każdy z głowic, tak? Nie tylko przy podstawie, przy głównej magistrali, ale na każdy z głowic, tak? No tak, bo w podstawie zawsze to ciśnienie tak. będzie, ale ono dopiero od podstawy idzie do głowicy, tak? I nie wiemy, jakie to ciśnienie jest na wałkach, nie? Dokładnie. Jeżeli tam jest coś powycierane, coś powyrabiane, a wiadomo, czym większa szczelina, tym ciśnienie mniejsze, tak? Bo ciśnienie po prostu i tam ucieka. I tak to się dzieje. Dlatego do mnie też często ludzie dzwonią, kurde, powymieniałem to, tamto, siamto, przestawia mi się cały czas wałek. No przestawia się, bo ma niewystarczające ciśnienie. Poza tym, nie wiem jak w grupie Volkswagena, bo w BMW-kach jeszcze są pierścienie. Na wałkach. Pierścienie na wałkach przy zmiennej zmiennej fazie rozrządu. Tak. I to jest bardzo ważna rzecz. Mało kto w ogóle to wymienia. Tutaj jak, też jest. No i jak one są powycierane, no to właśnie takie rzeczy oczywiście. Się dzieją. Nie? Oczywiście, tak samo na przykład w grupie Volkswagena nie masz na wałku rozrządu, nie masz już panewek, tak? Tylko masz tak zwaną kratownicę. I kratownica, ona utrzymuje to pasowanie prawidłowe wałków i tam się też te kanały olejowe i to też ma bardzo duży wpływ na prawidłowe ciśnienie oleju. Bo wiadomo, każde pasowanie, tak? Pasowanie silnika ma bardzo duży wpływ na wysokie bądź niskie ciśnienie oleju. Jeżeli któryś z elementów, tak jak mówiłeś, jest wyrobiony, to życie tego ciśnienia nie osiągnie. No nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. No, dokładnie tak. No i też ważna rzecz jest właśnie taki rozrząd, na przykład posypie się rozrząd, tak. wpadnie do pompy oleju, bo ona zanim te kawałki zatrzymają się w filtrze, to one muszą przejść przez pompę. Dokładnie. Pompa zostaje porysowana i też tracimy ciśnienie oleju. Dokładnie. No, tak co miałem tego, ostatnio na, właśnie... Co miałem z tego, że na zimnym będziemy mieli fajne ciśnienie oleju, wyjedziemy, osiągnie temperaturę roboczą oleju i nagle traci ciśnienie oleju. Co wtedy? No właśnie. Co wtedy, nie? I właśnie, panie Adamie, przyjechałem na diagnostykę, bo zapala mi się lampka Aladyna, jak się silnik rozgrzeje, nie? No ja mówię, ale to ja muszę rozebrać to, tamto, ale to ile to będzie kosztować? Ja mówię, no diagnostyka może kosztować 1500 zł. Wszystko jest w zależności ludzie właśnie od tego nie rozumieją, tak, wiesz. Wszystko w zależności od roboczej godziny, no tak? No bo szukasz ciśnienia oleju, to nie jest tak, że podłączyłeś komputer, drodzy widzowie, że się podłącza komputer tak. i już my wiemy gdzie, co i jak. To tak nie jest właśnie. My tylko w komputerze możemy odczytać, jakie to jest ciśnienie.
Jeżeli jest też możliwość, to możemy sobie przymocować, że tak powiem, czujnik, manometr do szyby i się przejechać. I się przejechać. I to, jest najlepsza. Tak, ale w nowoczesnych silnikach już tego nie zrobisz. No bo nie ma gdzie. Ale zaraz dostaniesz komunikat. Tak, i on wchodzi w tryb awaryjny. Dokładnie tak. A w starym aucie można podłączyć. Jeszcze są w ogóle takie na filtr oleju, nie? Też są takie... Tak. Ja widziałem takie zestawy. Tylko tak jak mówię, w podstawie w lewo. Zawsze będzie, tak, w lewo. W podstawie zawsze to ciśnienie będzie, no. Ciśnienie, a później tak jak mówię, na wałkach nie ma, czy coś, nie? No dobra, czyli przejażdżka Porsche skończyła się na ciśnieniu oleju. Tak. Słuchajcie, no. Ale mam nadzieję, że są dla Was fajne informacje. Trochę więcej się dowiedzieliście, bo zazwyczaj no, zwykły użytkownik jest mało świadomy i właśnie dla niego tam ciśnienie oleju. Ja miałem taką panią, przyjechała do mnie, wyszły dwie korby bokiem, podłączamy komputer, okazało się, słuchaj, że ona 12 km jeździła, komputer krzyczał, że jest niski stan oleju. 12 km i później 6 km jechała bez ciśnienia oleju, bo miałem to wszystko na tym. I słuchaj, to silnik i tak był wytrzymały, co? 6 km przejechał, zanim korby wyskoczyły. I ja mówię do pani, świeciła się konewka, ja nic nie widziałam, mi się nic nie świeciło. No. I pretensja do mechanika. Dokładnie. No, i tak to jest, no. Nic z tym nie poradzimy. Fajny zakup, pozdrawiamy właściciela pojazdu, czyli Pawła. Tak. Za udostępnienie takiego wypasa. Dokładnie. Nie może przeżyć, że nie mógł z nami tego zrobić, ale czasami tak bywa. Trasę przeszedł, samochód, test do domu prawidłowo. Żadna kontrolka się nie zapaliła. Nie zapaliła. Jeszcze chyba nawet jest podłączona diagnostyka pod samochód. A, bo jechałeś, podczas jazdy, tak? Tak, podczas jazdy jeszcze parametry sprawdzałem. I co? Zastrzeżenia? Żadnych zastrzeżeń, ani wypadania zapłonu. Wszystkie parametry prawidłowo, temperaturę trzyma prawidłowo, kąty wyprzedzeń, wszystko... Tak jak ma być. Tak jak ma być. No i super. Szkoda, że tutaj nie mam, bo właściciel, stary właściciel tego samochodu, to był samochód od pierwszego właściciela i do końca serwisowany w Porsche. Olej wymieniany co 8-10 tysięcy kilometrów maksymalnie. Super, kurde. Taki plik faktur. Więc auto naprawdę jest utrzymane. No i super, także gratulujemy też zakupu. Z Wami się żegnamy, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Piszcie tam w komentarzach, czy się podobał. Jeśli się podobał, to jak dotrwaliście do końca, napiszcie VAC Team OK. Może być? Może być. Pozdrawiam.